Czy zdawaliście sobie sprawę, że często tracimy szansę na udaną randkę, zanim jeszcze na dobre się zacznie? Wiele z nas nie zdaje sobie sprawy, że to, co myślimy, robimy oraz czego nie robimy, ma ogromne przełożenie na to, jak później ułoży się nasza randka. Czy się uda, czy się nie uda. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam krok po kroku, co robić, a przede wszystkim czego nie robić, aby zagwarantować sobie sukces na randce jeszcze zanim się zacznie. A na samym końcu odcinka będzie dla Was niespodzianka, konkurs, w którym można wygrać bardzo fajne nagrody, więc oglądajcie do końca. Anka? Ty nie miałaś randki przypadkiem? A, no. Mam! No, grubo po 8 już. Kocha, to poczeka. Nie no, luz, wiesz, to moja sprawa, no nie, rób to chcesz. Nie moja randka, nie moja sprawa, ja tylko pytam, wiesz, nie przejmuj się tam, no, co tam. Kluczem do sukcesu na pierwszej randce jest Twoje nastawienie. Bardzo wiele dziewczyn idąc na pierwszą randkę popada w dwie skrajności. Albo traktują faceta, z którym idą się spotkać, jako przyszłego męża, któremu na pewno urodzą gromadkę dzieci. Albo tak usilnie chcą pokazać, jak bardzo są ważne i mają tego faceta, czy tych facetów gdzieś, że zapędzają się w drugą skrajność. To powoduje, że samym nastawieniem do tego faceta przegrywamy już na samym starcie. Kiedy myślisz o tej konkretnej randce jako jakimś wielkim, przełomowym wydarzeniu w Twoim życiu i podchodzisz do niej jak do ostatniej w Twoim życiu, no to siłą rzeczy będziesz się nią bardzo stresować i bać, że coś nie wyjdzie i wszystko będzie stracone, a stres i strach to najwięksi wrogowie pierwszych randek. Jeśli już na wstępie założysz, że na pewno się nie uda, że na pewno mu się nie spodobasz i że to w ogóle nie ma sensu, albo co gorsza, postanowisz sobie, że musi się udać, bo jak nie, to na zawsze pozostaniesz starą panną, to gwarantuję Ci, że będziesz zachowywać się nerwowo, nienaturalnie i być może nawet desperacko. Podejdź do randki na luzie. Jeśli nie ten, to inny. Nie tym razem, to następnym razem się uda. To nie pierwsza i nie ostatnia Twoja randka. Jesteś super. Idziesz poznać kogoś, kto również może być super i może coś z tego więcej być. A jak nie, to trudno. Świat się przez to nie zawali. Twoje myśli, które towarzyszą Ci przed wyjściem na randkę, będą miały duży wpływ na Twoje późniejsze samopoczucie i nastawienie do nowo poznanego faceta. Jeżeli przed samym wyjściem będziesz się roztkliwiać, na przykład myśleć o swoim ex, to zapewne poznając nowego faceta już na starcie będziesz go traktować gorzej i być może nie dasz mu szansy na to, żeby w ogóle mógł się wykazać, szansy, na którą zasługuje, no i generalnie będziesz w podłym nastroju. Dlatego szykując się na randkę, dobrze jest puścić sobie fajną muzykę, która da Ci kopa i wyzwoli w Tobie pozytywną energię. Wiele kobiet przed samym wyjściem stwierdza, że wypadałoby coś na szybko poprawić w swoim wyglądzie. I o tyle, o ile nie ma nic drastycznego w przypudrowaniu nosa czy poprawieniu szminki, no to jeśli tego samego dnia pójdziesz wydopilować brwi do pani, której zdolności są raczej wątpliwe, albo postawisz na fryzurę, której nigdy wcześniej nie próbowałaś, no to może się to skończyć źle. Albo na przykład w ostatnim momencie zdecydujesz się na wyciśnięcie czegoś z czoła. Wszystko w porządku? Tak trzymasz się tak strasznie za tą... Nie, w porządku wszystko. Dlaczego? Nie, bo tak się trzymasz tutaj tak cały czas? Nie, tak... nie, jest wszystko okej, okay, tak się trzymam po prostu. Tak już mam. To spowoduje, że przez całą randkę będziesz tylko i wyłącznie o tym myśleć, o tej konkretnej rzeczy, którą zrobiłaś dosłownie 5 minut przed wyjściem. Nie będziesz przez to czuć się pewnie, nie będziesz też skoncentrowana na tym, co się dzieje, na tym, co ważne, nie będziesz czerpać przyjemności z tej randki, bo przez cały czas będziesz myśleć o tym, żeby on przypadkiem tego nie zauważył.
bardzo dużo dziewczyn przed samym wyjściem na randkę nagle wpada w panikę i zaczyna mieć milion wątpliwości. Czy facet, z którym się umówiłam na tą randkę, jest na pewno tym, za kogo się podaje? Czy na pewno jest tak samo przystojny jak na zdjęciu profilowym? Czy przypadkiem nie zgrywałam zbyt dostępnej i teraz nie powinnam się nagle wycofać? I właśnie wtedy nagle można zacząć odwalać jakieś dziwne gierki, na przykład pisać jakieś dziwne SMS-y. Nie zrzucaj na niego swoich wątpliwości, też nie ulegaj panice. Nikt Cię nie zmusza do pójścia na tą randkę, jeżeli nie masz na to ochoty, ale jeśli już idziesz, to daruj sobie pisanie do niego jakichś głupot. Co innego pisanie pozytywnych wiadomości, na przykład kiedy on napisze Ci coś miłego, no to możesz mu odpisać równie miło i też motywująco dla niego. Bardzo wiele dziewczyn przed randką staje w obliczu wielu wątpliwości. Wstać, umyć się, umyć głowę, czy lepiej pospać. A dobra, pośpię jeszcze. Wytoplować nogi, czy sobie darować. A dobra, olać to. W końcu nie będę specjalnie golić nóg, czy myć głowę dla jakiegoś tam faceta z Tindera. No a potem okazuje się, że tym facetem jest Ryan Gosling. A Ty przez całą randkę będziesz myślała, o Boże, na pewno wyczuję, że smażyłam rano frytki. Na pewno muśnie przez przypadek moją nogę i zorientuje się, że ich nie ogoliłam. I ponownie, odbiera Ci to całą przyjemność z randki i też pewność siebie. Zastanów się teraz, czy idąc na rozmowę kwalifikacyjną, na przykład nie umyłabyś zębów. No jasne, żebyś umyła. I oprócz tego zrobiłabyś setkę innych rzeczy, które zrobią na pracodawcy pozytywne wrażenie. I tutaj jest podobnie. No, co prawda jesteście na równi i oboje decydujecie, co będzie dalej, ale pierwsze wrażenie, no to jest jednak pierwsze wrażenie. A ile razy można zrobić pierwsze wrażenie? Zakładając babcinę majty, od razu stracisz cały seksapil, a siedzący naprzeciwko facet może bardzo szybko to wyczuć. Pewnie myślicie sobie, że seksowna bielizna jest potrzebna w przypadku, gdy randka miałaby skończyć się w łóżku. Ale tu nie o łóżko chodzi, bo bielizna, którą masz na sobie, nie jest dla faceta, ale jest tylko i wyłącznie dla Ciebie. Założenie seksownej bielizny sprawi, że będziesz czuła się bardziej seksownie i nawet jeżeli jest to szczegół, którego nie widać na pierwszy rzut oka, Ty będziesz mieć świadomość, że ona tam jest i to będzie dla Ciebie dobrze działało. Kiedy idziemy na randkę, nasze koleżanki bardzo często nagle stają się wybitnymi ekspertkami od relacji damsko-męskich i na zmianę bombardują Cię setkami złotych porad. No jaha, no zaprosił Cię do domu, to idziesz do domu, zanim Ci jakaś inna sprzątnie go sprzed nosa, nie? No jak zanim kupujesz autko, to jedziesz na jazdę próbną, nie? Tym sposobem idąc na randkę przestajesz być sobą i stajesz się zlepkiem tych wszystkich złotych myśli koleżanek, które, no, nie ukrywajmy, często mają zupełnie inne preferencje, inne doświadczenia, a także ich porady nie zawsze są po prostu mądre. Makijaż i ubiór to swego rodzaju wizytówka nas samych i to nadaje nam tożsamość. Bardzo często idąc na randkę, chcąc wypaść lepiej, rezygnujemy z lekkości, naturalności, z tego, w czym dobrze się czujemy na co dzień, na rzecz czegoś, co kompletnie z nami nie współgra, ale odwala nam, bo w końcu to randka. No i zamiast postawić na jakieś delikatne podkreślenie naszej urody, można przesadzić i wyglądać jak karykatura samej siebie. Facet może się przestraszyć zbyt mocnego makijażu. No, prawda jest też taka, i z tego co ja zauważyłam, mężczyźni raczej nie przepadają za dziewczynami w bardzo mocnym makijażu. Albo stajesz przed wyborem ubrania, też Cię odwala. Bo zamiast postawić na to, w czym czujesz się dobrze, ale jednocześnie podkreślić swoją kobiecość, no możesz założyć coś, w czym będziesz czuła się mega niekomfortowo, tylko dlatego, że panterka jest sexy, ale tak strasznie chcesz się podobać. Albo druga skrajność,
Stwierdzasz, że nie będziesz w ogóle się starać wyglądać kobieco, bo na co dzień chodzisz w dresie i wyciągniętej koszulce, a on ma przecież zaakceptować Ciebie taką, jaka jesteś. Żadna z tych skrajności nie jest dobra. Bądź sobą, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, ale postaraj się choć odrobinkę podkreślić swoje atuty i być najlepszą wersją samej siebie. Mam nadzieję, że dzięki tym tipom będzie Wam łatwiej uniknąć tych wszystkich dylematów przed randką. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy się przygotowujecie do randki, co Was najbardziej stresuje, która sytuacja pokazana przeze mnie najbardziej Wam przypomina Was same. I panowie, mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi mogliście zobaczyć, jak wyglądają dylematy kobiet przed randką. To nie jest takie proste, jak mogłoby się Wam wydawać. A swoją drogą ciekawi mnie też, jak to wygląda u Was. Czy przygotowania do randki trwają u Was długo? Czy tak jak to się utarło, że 10 minut i jesteście gotowi. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. I tak jak mówiłam Wam na początku, mam dla Was wakacyjny super konkurs organizowany przez sklep RTV Euro AGD, w którym do wygrania jest dużo dobrego sprzętu. W filmie mogliście zobaczyć mój zestaw, wszystkie szczegóły zostawiam Wam w opisie pod tym filmem. Jeśli więc chcecie wygrać nagrody, które ułatwią Wam właśnie przygotowanie do randki, czy po prostu umilą Wam wakacyjny wypoczynek, weźcie udział w konkursie, klikając na link pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa!